Gin d'Avre, Cristina Catese, Accademia Culinarna Whirlpool, All You Need Is Love, Niedugo, Brandon Valentinki, Igishai, Robime, Ricettina, Shue Shue, Toznace, Pshepis, Bardzo Bardzo Szybka, Dlavas. Co robimy? Miecznika, all'italiana, po włosku. Pomidori sherry, czosnek, oliwki czarne, kapari, oczywiście nasze steak miecznika i potem bardzo, bardzo fajne na taki special wieczór. Chili! Zaczynamy. I jak zawsze, oliwa z oliwek extra vergine, patelnia i potem czosnek. Co robimy? Jest special wieczór, ok, na dwójka, tak? Ale zostawimy na całość, tylko troszkę tak robimy. Jeden i dwa, bo potem zabieramy od patelni. Nie chcemy taki za agresywny zapach. I teraz tu ogień średnie. Pomidorki powoli, powoli zmarzy się na złote nasze czosnek. I teraz pomidorinki prawie skończone. Teraz tu, op, op. Będzie pyszne. I będzie super pyszne, ale też light, to lekko. Dlaczego? Bo chcemy robić coś innego na koniec wieczoru, da? O, dobrze, i to tutaj. I tu jesteśmy prawie gotowi. I teraz afrodyzjak, chili do naszej czosnek. Słyszysz? Tak? Kochani, to jest patelnia. Co robi patelnia? Śpiewa. I teraz na taki śpiewający patelnia. Pamiętajcie, że zostawiłam czosnek na prawie całość, bo musi być widoczny i potem możecie zabierać od patelni. Dobrze? I teraz dajemy nasze pomidorki. Zobaczycie, jak piękne. Pyszne. Powoli, powoli. Reszta nasze składniki. Tutaj mamy czarne oliwki. Są bardzo fajne i dajemy tutaj do patelni. I teraz tu. I nasze kapari. Wyciskamy troszeczkę, ok? Pyszne, o mamma mia. Zobaczycie, jak piękne te kolory. Wow. Super. I teraz tu. Robimy troszkę porządki. Wszystko. No szkoda, że nie macie możliwości na zapach, ale myślę, że będziecie super zadowoleni, kiedy replikujecie taki przepis. I zobaczycie, jak idzie. Tutaj ja zabieram czosnek od razu, bo aromat to zostaje, ale nie chcemy jeszcze. Albo gdyby jecie, jecie na dwójka. Ok? Jedno i drugie. I teraz tu. Piękne. Troszkę sól. Nie za dużo, bo pamiętajcie, że kapary są słone. Ok? I teraz. O. Wszystkie nasze smaki połączą się. Jesteśmy na dobra temperatura i dajemy nasze król. Król wieczorem. Tu, miecznika. Zobaczycie, jak piękne jest. Idzie do patelni. Teraz musimy oczywiście sprawdzić, jak jest nasz miecznik. Perfekcyjne. Zobaczycie, to jest patent dokładnie. Po 3 minuty na drugiej stronie jest o porumione, troszkę jest krupiące, ale nie będzie za suche. Ostatnie, troszeczkę bazylia, porwane. Taki, ręczne. O, ale zapach. Ja jestem gotowa. Składamy nasze danie i teraz tu. Nasze król. Miecznik tutaj i potem ten piękny, pachnący super sos. Wow! È una meraviglia, meravigliosa creatura. Wow! I love it! Kocham!
kocham takie danie, bo są super szybkie, super smaczne i bardzo lekkie. Gotujecie razem na walentynki, proszę, i spędzicie razem czasu, bo to jest najlepsze. W kuchni jest fantastyczne, jest bardzo sexy spędzić razem w kuchni czas i oczywiście potem będzie super kolacja i to jest moja propozycja. Miecznik all'italiana, po włosku, z kapari, oliwki czarne, pomidory, bazylia i dużo, dużo miłość. Buon appetito, buon San Valentino!